dzisiaj znajdujemy się na rynku w Kętach i po mojej lewej stronie za urzędem miasta, gdzieś tamte okolice, kopalnie Brzeszcze. Ogólnie rzecz biorąc, Kęty mają bliżej do kopalni węgla kamiennego niż Andrychów. No i dzisiaj zapytamy mieszkańców Kęt, cóż oni myślą na temat tego sezonu grzewczego, czy węgla lub gazu zabraknie, czy nie zabraknie. Zapraszam na sondę. Myślę, że może nie. To chociaż prąd będzie, to będę później prądem grzała. Okej, czyli taka trudno powiedzieć. Nie wiemy, co będzie. Trudno powiedzieć. No ale co, będziemy się straszyć nawzajem razem? Nie wiem. Ale gazem grzeję. No, obawiam się, ale jestem dobrej myśli, że jednak przetrwamy tą zimę. Jestem sama, bo się młodzi tego. Ja jestem już staro. A czy się... opala pani węglem, czy... Nie, ja mieszkam w blokach, to nie wiem, czym opalają. Akurat palimy węglem, no ale no, będzie pewno bardzo trudno. A czy gazu, no wie pan, jaka jest sytuacja. No, kłopot jest wielki. Wie pan, ja nie palę węglem, ale wiem, co moja siostra, odkąd kupuje węgiel i nie może go kupić. No, ekogroszek, bo to teraz te do tych pieców zasypowych. No, to jest paranoja, co porobili. Mnie się wydaje, że my węgiel mamy. Tylko ten węgiel, nie wiadomo, gdzie on się podziewa, no bo przecież mamy tyle kopalń. No to gdzie ten węgiel jest? Co? No tak, to... To pytanie, na które chyba nikt póki co nie zna odpowiedzi, oprócz rządu. Ale czy nie obawia się pani tego, że... Nie będą mieć czym palić ludzie. Na pewno nie będą mieć czym palić. Bo jak będzie taka dalej sytuacja jak teraz i kto ma nowy piec, bo ten jeszcze te stare piece to jeszcze jest szansa kupić. Ale na te nowe nie ma szans kupić węgla. Nie interesuję się tym tematem, mieszkam w blokach. Dziękuję. Nie boimy się, mamy opał, bo wcześniej go zakupiliśmy. Jesteśmy przygotowani. Przygotowani na zimę. Może jako nieliczni. No. Wiem, co moja siostra, każdy wtorek, każdy czwartek polują i jakoś od 2 miesięcy nie kupili węgla. No to jest normalne? Nienormalne. A na cena na składach jak wygląda? A czy jest? No właśnie. Cena na składach. Może ten gruby, ten kostka, to może jest, ale ekogroszku na pewno nie ma. No. Oni też, nie wiem, coś tam ostatnio słyszałam, że oni właśnie od tych ludzi biorą te i też stoją tam po ileś dni, żeby kupić ten węgiel, ale to nie wiem, na jakiej zasadzie, bo się po prostu nie interesuje. Nie boję się. Liczę, że rząd sobie poradzi. Dobrze. Aha. Myślę, że nie braknie. A czy bardzo mocno wzrosły ceny za czynsz w stosunku do ubiegłego roku? Na razie w tym roku nam nie wzrosło, bo na te półrocze przyszło, to nam nie wzrosło. Nic. Dopiero chyba, że przyjdzie coś nowego. Okej. Okay. Także... Dobrze. Czyli jest pani spokojna? Na razie jestem spokojna. Tylko mnie dziwi ten cukier. Że wojna na Ukrainie to cukier wzrożał tak w ogóle wszystko. Drożyzna to do... pasji doprowadza. Przecież to jest karygodne. Tak dobrze rządzą i tak jakoś to, nie wiem, chodzi, bo mnie to jest obojętne, kto rządzi. Jeszcze tam już na tyle staro, tyle przeżyłam, że... Zabraknie węgla, tak. Myśli pan? Tak. Jaką alternatywę pan proponuje, albo czy pan... No to więcej nic nie powiem, Inotela. No. Czyli zima będzie wyjątkowo sroga w tym roku? Będzie... okropna zima. Wie pan co, no co, co ma być, to będzie. Jak się okaże, że no, nie ma tego, to jest alternatywa na co innego. To nie jest nigdy tak, że nagle się wszystko urwie i że nagle z nieba wszystko przestanie spadać i tak dalej, że się wszystko odmieni. Nie ma nigdy tak, żeby... Jak się drzwi zamykają, to się okno otwiera i trzeba tak myśleć, pozytywnie. A co oni tam na górze kombinują, to już inna bajka. Wie pan co, ja palę gazem i też się martwię, bo podobno gazu też nie ma, a przecież były takie zapasy wielkie. Jeszcze nie tak dawno mówili w telewizji, że mamy zapasy, mamy tego, a ostatnio przeczytałam gdzieś, że też nie ma gazu. A ja nie mam tam jakiegoś kominka czy coś, żebym mogła zapalić. No nie wiem jak. Jak będzie prąd, będę włączać w jednym pokoju piecyk elektryczny, będę się grzać. No. Dawno przeżyliśmy, nie było takich wygód jak teraz, to i może teraz przeżyjemy. No nie wiem, nie wyobrażam sobie.